Siemanko ludzie, z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie grać w Brawla znowu. Wiem, niektórzy cały czas i w szkole i na YouTubie hejtują tych, którzy grają w Brawla, że to już jest niemodne, czy ten w to gra jest kidem albo coś takiego. Ale to, że to jest niemodne, to znaczy, że to już jest głupia gra. Mi się dalej ona podoba, więc ja w to dalej gram, jakby co od razu mówię. I nie mówcie, że ktoś jest kidem, jak na pewno sami w to gracie, bo to, że to już nie jest modne, to nie znaczy, że to już nie jest fajne. Od razu mówię. To jest fajne. To jest fajne. Po prostu to nie jest modne i tyle. I tyle. Dobra. Co to w ogóle się tu dzieje? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. O nie, o nie! O, zaraz wylecę w kosmos. Trzeba teraz szybko w sekundę zrąbać mu chociaż jeden HP. Trzeba mu to rozwalić, trzeba mu rozwalić to HP. O nie! Koniec świata to jest, naprawdę to jest koniec świata. A naprawdę to jest koniec świata, ej. To jest naprawdę koniec świata. A naprawdę mówię. Nie! No i ten, no i oni teraz zostali sami z nią. I to jest koniec świata, to jest koniec. Masz koniec? Czy jego koniec? To jest teraz pytanie. Nie, jego koniec. No, w jedną, w ostatnią sekundę go zrąbaliśmy. No, fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, bo bardzo jest fajnie. A teraz Penny zadyma, bo nie będę tracić czasu i wszystkiego na nic w sumie. Dobra. Dobra. Najpierw zadaj obrażenia, zadyma, a potem wygraj Penny, bo wygraj Penny to raczej solo, a zadaj zadyma to raczej Penny. Znaczy w sumie to jest trochę jakby to samo, ale... Penny ma fajne strzały i w ogóle nie opłaca się marnować tak czasu trochę jakby... Przecież Maxa nie mają w drużynie. Aha. To my jesteśmy przyspieszeni, a nie oni. To dobra, to ja tam się zgadzam. O! Ale piękny strzał. Ale piękny strzał. Naprawdę, to był najpiękniejszy strzał na świecie. Ja nie widziałem takiego pięknego strzału. Na zadymie. Oh my god. Bum. No nie, jak ja tego nie mogłem, nie strzeliłem. Jak ja tego nie strzeliłem? Jakim cudem ja tego nie strzeliłem? A teraz Jean strzeli, no. No nie, nie strzelił, no. Perfekto, ale teraz nie możemy się poddać. Nie możemy się poddać. Musimy to wygrać. Znaczy wygramy, wygramy, oczywiście, że tak. No ale nie możemy tego przegrać. Wygramy, ale nie możemy przegrać. Bo wygramy to na pewno, ale nie możemy przegrać. No bo jak wygrać, to nie przegrać w końcu, nie? Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Halo, halo! Jean jest! Jean ma łeb. Jean ma łeb. I dobrze bardzo zrobił, bo jakby tego nie zrobił, to by było bardzo, 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 bardzo źle. Ale naprawdę tak bardzo, 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 bardzo źle. Bardzo źle. No bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. Naprawdę tak bardzo źle, że aż bardzo źle. Tak, bardzo źle. Jeden i wygraliśmy.
Chyba już zadałem tą pęką obrażenia. A jednak nie. A więc zrobimy coś fajnego. Bo zadamy te obrażenia. W końcu, bo ja chcę zadać to. Dwie osoby tu mają karnet. Bo mają kolorowy nick. Czyli mają karnet. Bo ja już zrobiłem odcinek, że ten, kto ma kolorowy nick, ma karnet zadymiarski. Już zrobiłem taki odcinek. I to jest prawda. Sama prawda. Bum, bum, bum. Sama prawda to jest prawda. Nie wiem, o czym mówię, ale to jest prawda. Wszystko, co ja mówię, to jest prawda. I bum. I jest. Trafił ten dżinek, choć wyglądał na jełopa troszkę. Można tak powiedzieć? No chyba można. Bo tak było. Znaczy jest. Jest i będzie. A teraz jak to wygram i zadam te obrażenia, to będę mistrzem big boxów i mega boxów. A tak naprawdę po prostu otworzę big boxa i tyle. No. Czyli cała ta walka była po to, żebym otworzył jednego małego, głupiego big boxa. Z którego może będzie jakaś legenda, może być jeszcze ten chromatyk. To nigdy nie wiadomo, co będzie z pana big boxa, bo to jest w końcu big box, a nie mała skrzynka. To big box to już nie jest mała skrzynka, big box to już jest jak mega box, tylko taki w takiej małej wersji, takiej głupiej, że aż nie. Że aż taki beznadziejny trochę jest, nie? No typowe nic. Przyciągnij nas. Znaczy mnie przyciągnij. Przyciągnij mnie, gościu. Przyciągnij. Przyciągnij. Nie przyciągnął. Niedobry. Dobre jest. O, w krzakach ukryłem mojego Tureta. Ale już wygrałem. I mam takie coś jak pan Big Box. Pan Big Box. Będziesz najgorszym Big Boxem na świecie. Czyli każdego już mam tak ogólnie wymaksowanego. Oprócz pana P. Serio. Każdego. Już nie mogę dostać do nikogo punktów oprócz do pana P. Nie, pana P to mogę. To już nie mogę. Do kiełka jeszcze nie mogę. Całkowicie w ogóle przeciw XD. Dobra. Nieważne. A więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i dołączajcie do klubu Kozaki Magnesa. Od 8000 pucharków. Mam nadzieję, że tyle macie. Cześć!